jesteśmy na Marszu Suwerenności, ponieważ suwerenność państwa naszego, suwerenność naszego narodu nie ma dla nas ceny. Nie damy się kupić Unii Europejskiej albo jakimkolwiek innym instytucjom, żeby cokolwiek z tego oddać. Ale jest też inny problem, bo nierzadko możemy się spotkać ze zdaniem, że nie warto być Polakiem, że nie warto bronić polskich interesów. Mało. Mamy w Europarlamencie teraz panią, aż muszę przeczytać, Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein, która ostatnio w wywiadzie powiedziała, że na pierwszym miejscu dla niej są interesy kogo? Unii Europejskiej. Nie Polski, z której została wybrana. Unii Europejskiej. Ale wiecie co? To by było pół biedy. Hołownia, PSL, dzisiaj ją i tak na pierwszym miejscu na Dolnym Śląsku wystawiają. Uznają, że taka osoba, która broni czyichś interesów, nie polskich, i tak zasługuje na miejsce w Europarlamencie. I tu musimy pokazać nasz sprzeciw. Tu musimy pokazać, że my jesteśmy inni. Roman Dmowski 100 lat temu ponad napisał: jestem Polakiem. W głębszym rozumieniu to słowo wiele znaczy, ponieważ jest to przede wszystkim nasz obowiązek. Obowiązek walki o naszą suwerenność. Obowiązek walki o to, żebyśmy mieli spójny naród. Naród, który się rozwija i który się wzmacnia. I to w duchu takim pozytywistycznym. Praca u podstaw, praca organiczna. Ale naturalnie to nie w smak unijnym biurokratom. Ponad miesiąc temu mogliśmy posłuchać Ursuli von der Leyen, która mówiła o tym, że są ugrupowania w Europie, które zagrażają wartościom, ich wartościom unijnym, które zagrażają ich wartości, ich Europie. No i między innymi jednym z takich ugrupowań jest Konfederacja. Konfederacja, która właśnie jest zagrożeniem dla tych zielonego ładu, dla tych pakietów migracyjnych, gdzie są setki tysięcy nielegalnych migrantów po Europie rozprzestrzenić, nie bronić granic europejskich, nie powiedzieć, nie wpuszczamy tutaj żadnych imigrantów. Nie, po prostu chcą wpuścić, a potem, no słuchajcie, no, rozprowadźmy ich tam po całej Europie, niech każdy ma paru, a coś z nimi się stanie, mniejsza o to. Tak, my się na to nie zgadzamy. My mówimy, że nie ma naszej zgody na takie zachowanie, ponieważ ona dotyka każdego państwa, nie tylko Polski, ale całej Europy i niszczy tą Europę od wewnątrz. Niszczy ją, doprowadzając do tego, że nie będziemy już mieli koło siebie innych państw narodowych, tylko będziemy mieli jakieś dziwne konglomeraty, z których tylko same problemy dla nas przyjdą. Po co nam ta suwerenność? Idziemy w marszu suwerenności właśnie pod tym tytułem suwerenność. Po co nam tą suwerenność? Po to nie tylko, żebyśmy dbali o własne państwo, o własny naród, ale też o Polaków, którzy mieszkają poza granicami. Jutro, 2 maja, jest Dzień Polonii i Polaków za granicą. W Niemczech Polonia ma permanentne restrykcje ze strony państwa. Ograniczana jest im możliwość nauki języka polskiego. Nie są oni uznawani nawet za mniejszość narodową. Nie oddane jest im wszystko, co Niemcy im kiedyś zabrali. Na Litwie w ostatnich dniach nastąpiła degradacja polskiej szkoły imienia Longina Kołomowskiego w Połkniu w rejonie Trockim. I co? I państwo polskie zareagowało? Nie, poza posłami związanymi z Ruchem Narodowym, z Konfederacją, nikt nawet na ten temat słowa nie powiedział. A jesteśmy jednym narodem ponad granicami. Dlatego musimy dbać o suwerenność naszego państwa i o to, żeby elity, które nim rządzą, doceniały to i wiedziały, po co ta suwerenność jest. Właśnie, żeby bronić Polaków, nie tylko w Polsce, ale również na Kresach, również w innych państwach. Tego potrzebujemy. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Roman Dmowski, nasz ojciec ideowy, rozumiał, dlaczego jest Polakiem. Rozumiał, po co nam jest państwo. I my dzisiaj w spuściźnie tego jesteśmy odpowiedzialni. Dlatego dzisiaj, za rok, za 10 lat, za 20 musimy walczyć o naszą suwerenność. O to, żebyśmy mieli to państwo, o to, żebyśmy wiedzieli, jak je wykorzystać. Bo to jest nasz obowiązek i z tego będziemy rozliczani.